Czas na pierwszy półfinał trzeciego sezonu bitwy na transfery. FC24 też gdzieś tam powoli zaczyna się kończyć i będzie to ostatni sezon bitwy na transfery w tej wersji. Z kolejną bitwą na transfery wrócimy już pewnie dopiero w nowym FC25, natomiast do tego jeszcze pewnie będę nawiązywał. Natomiast jeżeli chodzi o dzisiejszy półfinał, moi drodzy, bardzo ważne zasady, dwie, które są istotne. Losujemy dla naszych zawodników nowe zespoły, 4,5-gwiazdkowe, 5-gwiazdkowe, wszystkie wyrzuciłem z tej listy, więc zostały tylko 4,5-gwiazdkowe. To raz. Dwa, jeżeli chodzi o mecz, który na końcu zawsze się odbywał, o punkty, no tutaj liczy się po prostu, kto ma więcej punktów, więc jeżeli ta różnica pomiędzy nimi będzie powyżej 30 punktów, no to mecz nie zostanie rozegrany, no bo te punkty i tak nie zrobiłyby żadnej różnicy. A na teraz mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Przypominam, że awans do finału to już jest gwarantowany 2000 zł, a jeżeli ktoś się odpadnie, no to jest 500 zł nagrody pocieszenia. No dobrze, czas na pojedynek. Teusz kontra Węgorz. Bitwa na transfery, sezon trzeci, degradacja. 16 uczestników będzie rywalizowało w tym sezonie o pulę 10 tysięcy złotych na przestrzeni 8 regularnych odcinków co piątek, a następnie 4 najlepszych w sezonie zmierzy się w półfinałach i w wielkim finale. Na początku losujemy klub, w którym z 10 najlepszych piłkarzy zostanie tylko jeden piłkarz w przypadku klubu 5-gwiazdkowego i 2 piłkarzy w przypadku klubu 4,5-gwiazdkowego. Wylosowana zostanie także formacja, której uczestnik nie może zmienić. Każdy sezon ma swoje ograniczenia transferowe, a gdy klub wróci do Premier League, to uczestnik sam decyduje o tym, do jakich rozgrywek europejskich chce dołączyć. Na koniec rozegrany zostanie mecz pomiędzy menadżerami o 30 punktów. System punktacji zostaje taki sam jak w sezonie drugim, a punkty za ligę są przyznawane dopiero w Premier League. Pierwszy półfinał przed nami, moi drodzy, ja nie ukrywam podekscytowanie, no bo jest to też pewne podsumowanie FC24, no bo więcej pewnie zobaczymy w nowym sezonie, ale teraz czas na wielkie finały. Panowie, którzy tutaj już są, Węgorz oraz oczywiście Teusz, już trochę wygrali. Pula nagród was wynagrodzi, ale ja jestem przekonany, że tutaj będzie walka o jeszcze więcej. Panowie, witam was bardzo serdecznie. Cześć, witam. No i powiedzcie mi, czy jakieś taktyki po ostatnich odcinkach są zmienione, czy raczej na spokojnie zobaczycie, jakie zespoły będą wylosowane, zobaczycie, jaka formacja i wtedy dopiero będziecie wszystko ustalać? No ja się cieszę, że jest Leverkusen i ogólnie to jest cała moja taktyka. Widzowie teraz widzą, wy nie widzicie, zobaczycie na odcinku. Trochę przygotowany, notesik jest, ale zobaczymy. Dobra, szanuję w takim razie. No dobrze, panowie, to nie ma co przedłużać. Zaczynajmy, bo przed nami oczywiście troszkę tego odcinka jest. Czy jesteście gotowi, żeby coś losować? No Węgorz, jako że ty oczywiście masz więcej punktów, 20 na start, no bo ta lekka przewaga mimo wszystko była, no to losujemy ci pierwszy zespół. Gotowy? Gotowy. Lecimy. Czy będzie ten Leverkusen, czy nie? No United też może być. A, no właśnie, jest United, no to ten swój zespół poprowadzi. O ile dobrze pamiętam, też jesteś za United, prawda? Tak, też jestem za United. No właśnie, bardzo dobrze. No to United już wiemy, że Teusz nie dostanie. Teusz, ty za to dostajesz, do poprowadzenia. Juventus. Oby był. Anglia. Chelsea. Ależ mamy angielski pojedynek. No to słuchajcie, no nie udało. Zostaliście w dwójkę za finansowe przekręty, zdegradowani do Ligue 1 i w dwójkę będziecie musieli się stamtąd wydostać, więc będzie bardzo na pewno ciekawie. Dobra, no to zanim przejdziemy oczywiście do zostawiania dwóch zawodników, no to zobaczmy, jak składy wyglądają obecnie, prawda? No dobrze, United. Tak obecnie wygląda top 10. Oj, dużo obrony, nie? Dużo obrony. No powiem to co, tak. Harry Maguire i Wan-Bissaka, nie? Bo i Wan-Bissaka albo Dalot. Nie, no, Bruno Fernandes byłby topka, nie? Byłby topka. Martinez, Casemiro też git. Varane chyba jeszcze też git, nie? No jeszcze wiadomo. Onana od biedy na początku też by był. Też ty by oddał. No dobrze. No to co, jak już mamy wyświetlony ten Manchester United, no to zobaczmy w takim razie, prawda? Kogo zostawiasz? Zobaczmy. Czy uwaga, będzie koło fortuny łaskawe tym razem? Numer 4 i to jest chyba Varane, o ile dobrze pamiętam, zobaczmy w takim razie. To jest Varane akurat jest u mnie na tym, więc no, jak na początek, uważam, że nie jest źle, prawda? Jest dobrze, bardzo dobrze. A drugi zawodnik, który u ciebie zostanie, to... Niech da tą jedynkę. Ajajajajajaj. Czy to jest Harry Maguire? 7, 8, 9, 10, czyli Rashford. Ej, nie ma źle, tak szczerze. Jakby nie jest źle. Mogło być gorzej. Nie, czekaj, bo było 4 to jest Varane, 5, 6, 7. Zgadza się, Rashford to jest 7. No to Rashford, Varane. Powiem tak, nie jest źle. Rashford no nie jest takim źle zawodnikiem, który może ci nastrzelać bramek, pomimo tego, że overall nie jest najwyższy. No dobrze, w takim razie czas na Chelsea. O, Chelsea. Ale nie, Chelsea, bo u Chelsea to jest słabo.
Oj, Chelsea, no ale ma te 4,5 gwiazdki, więc może potem będzie dobrze. Słuchaj, no ale trzeba oczywiście zobaczyć, kto u ciebie zostanie. Nkunku i Reece James, pewnie tacy najbardziej fajni, żeby zostawić, nie? Klasycznie. Może tego Palmera. No, o, albo Palmer. Zimny Palmer. Zobaczmy, numer. O nie! Teusz, dlaczego? Numer 9 to jest bramkarz, no Renato Sanchez, ale jestem prawie przekonany, no jest Petrovic 77, no niby jakiś lepszy bramkarz jest, ale to nie jest kogoś, kogo szukasz. Jeśli Kukureja jest, no to wiesz, po ostatnich mistrzostwach świata powinien tutaj wyższy overall mieć, ale może będzie coś innego lepszego jeszcze? Ta jedynka, proszę, o! Okej, okay, numer 3. Enzo Fernandez, no powiem tak. Uratował mi ostatnio odcinek. Ale niepopularny ostatnio zawodnik, szczególnie po jego ostatnich wybrykach wczoraj. Ale w Chelsea jest, w Chelsea go wykorzystujemy w takim razie. Dobrze, panowie, no to mamy już oczywiście zawodników, których zostawiacie, wszystko już wiemy. Więc wracamy teraz oczywiście znowu do koła fortuny. Jak jesteśmy na Chelsea, to te już od ciebie zaczniemy. Formację, której musisz używać oczywiście, no jeżeli będzie miała więcej niż jeden wariant, to sobie możesz wybrać który. A formacji, której użyjesz, to 3-4-2-1. Pod górkę. W ostatnim odcinku tak fajnie było Real. Była dobra formacja, a tutaj... No, tutaj pod górkę. Zobaczymy. Ale no, zobaczymy. Liczymy na dobry mimo wszystko pojedynek. Dobra, no to już mamy to i Węgorz dla ciebie. Zobaczmy w takim razie, kto do ciebie. Sprawdźmy. Widzę, że pojedynek na trójkę. 3-5-2 kontra 3-4-2. Jeden, no dobrze, mamy już wszystko, panowie. No to usuwamy oczywiście zawodników, którzy odeszli od was, bo zostaliście zdegradowani. Zobaczmy, jak te składy teraz wyglądają. Manchester United, formacja, którą tutaj zastosujemy. No to 3-5-2, wylosowana, tak, że tak to powiem, która jest w tutaj, 3-5-2. Dobrze, mamy to. No i tak, zawodnicy, którzy ci tutaj zostali. Z ciekawszych, no to wiadomo, Varane, Rashford. Tu jest Rashford. Jest, nie? Rashford. No to w sumie na 3-5-2, no to by ci idealnie to pasowało, nie? No masz też, co prawda, Garnacho, ale Garnacho też jest Pepe, więc słucham ciebie, czy na razie chcesz to zostawić i wybierać sobie zawodników i potem poustawiasz, czy coś tutaj już teraz zmieniasz? A daj mi od razu Rashforda za Malasję, bo nie wiem, co on tam zrobi. Za Malasję. Bo on chyba może grać na ataku, nie? Z tego, co pamiętam. Może, no. No to... Na razie... I tyle. Okej, dobra. No to oczywiście zaraz zrobimy transfery i wrócimy do tego składu. A Chelsea jak wygląda? Chelsea, 3-4-2-1. No to też formacja przebojowa. I więcej niż jeden nie ma, no... Powiedzieliście, że to jest defensywne. Nie nazwałbym tego defensywną formacją. No w sumie. Nie nazwałbym tego defensywną, ale jest jak jest. Czy coś tutaj od razu robisz, czy wolisz poczekać na pierwsze zmiany? No, znaczy pierwsze transfery. Dobra. No dobrze, zapisujemy w takim razie i zmierzamy do pierwszych transferów. Panowie, zacznijmy od tego, żeby kamień, papier, nożyce między wami, kto będzie wybierał jako pierwszy. Także proszę o na 3-4 pokazanie jednego z tych elementów. Także raz, dwa, trzy, tam 3-4. Proszę bardzo, co pokazaliście? Nożyczki. Kamień. No to Teusz będzie zaczynał. W takim razie pierwsze pytanie do menadżera Chelsea. Jakiego zawodnika do 84 overalla chciałbyś ściągnąć do Chelsea? Drogi Jacobie. Tak jest. Kogo myślisz, że wybiorę? Myślę, że wybierzesz na pewno nie Polaka. Na pewno nie. Na pewno nie. Brazylijczyka. Brazylijczyka, tak? Ale dokładnie. Czy Brazylijczyk ma zaczyna się na M, nazwisko? Dokładnie. A kończy kto na... Kto by pomyślał? Ilik? Dokładnie. No w pierwszym odcinku tam parę trofea razem zdobyliśmy. Dalej wierzę w niego. Wybieram Milika. Szanuję, naprawdę. Milik trafia do ciebie w takim razie bez chyba zaskoczenia większego. Węgorz, kto do ciebie? No i to jest dobre pytanie. No, już problemy widzę tutaj. Już problemy są troszeczkę, ale dobra, to w takim razie do mnie... Frimpong może u mnie grać na skrzydle, prawda? Powiem tak, ja to zawsze przypominam. Warto patrzeć na to, jaką ma pierwszą pozycję dany zawodnik, bo on będzie najbardziej, jeżeli na przykład Frimpong jest prawym pomocnikiem też, to oczywiście jeżeli nie ma nikogo lepszego, w stylu jakiś, nie wiem, niski overall, to on tam wygra pozycję, ale jak już będzie na przykład jakiś zawodnik, który ma 73, 4, 5 overalla, to może go wyrzucić, nie? Okay. Jeżeli to nie jest jego ta pierwsza pozycja, więc... No dobra, to... no to skoro do 8-4... Ale jak ryzykujesz, tak najbardziej. To Lorenta sobie wezmę. Ja wybiorę sobie De Ligta. No dobrze, kto drugi do Manchester United? Słuchamy, Węgorz. No to drugi dla mnie będzie powrót. Chris Smalling.
Uuu, bardzo ciekawe, w takim razie Chris, wracaj, tak jak Evans w sumie, nie? Też tak jest. Martinelli. No dobrze, a kto ostatni w takim razie do Manchesteru United? Weźmiemy pana Merino. O, bohater Hiszpanii w sumie. Tak jest. Widzę, że dlatego tak się podsunęło. Dobrze, jak najbardziej oczywiście. No dobra, no to w takim razie, panowie, widzimy się w momencie, jak będą już w waszych składach. Menadżerze United, słucham, jakie są twoje tutaj wybory? No to zacznijmy od Smallinga. Okej, okay. Za? I Smalling wejdzie za, no za Ewansa. Okej, okay, proszę bardzo. I tutaj dajemy oczywiście Lorente za Amrabata i Kobe Mainu też zejdzie. Oj, boli serce. Boli serduszko, tak. No i oczywiście tam Merino, chodzi Merino. Tak, okay. Z tym, że bardzo bym prosił, żebyś mi dał z powrotem na ławkę właśnie Mainu. Dobra, już daję. Za Jacksona. Za Jacksona. I Camp Valley też się możemy pozbyć, bo opuścił już ten klub. Przepraszam. Na zdrowie. Reakcja alergiczna na sprzedawanie, bo w Manchesterze się nie sprzedaje. Oddaje się tak, za darmo prawie. Tak. Dobrze, przepraszam. Dobrze, za tutaj Amrabata? Ja dałbym Amrabata, tak. Dobra, czy coś tu jeszcze chcesz zmieniać na ławce? Zostaje. Okej, okay. Tutaj w składzie tym pierwszym coś chcesz zmieniać? Nie, zostawmy. Na razie jest zostawmy git, tak, jak jest. Okej, okay. W takim razie zapisujemy, zmierzamy do Chelsea. Okej, okay. Chelsea, okay, tu się okay, będzie okay, działo. Okay, okay. No to słucham, jakie są plany? Na początku może Milika za tego, ojej, jak on się nazywa? Chukwuemeka, proszę cię bardzo, Milik wchodzi. No bo tutaj masz de facto środkowego napastnika. Napastnik środkowy, napastnik środkowy i napastnik. Masz trzech napastników tutaj, no to będzie się działo. Kogo mam? Tutaj Lichta jeszcze. Jest, no. Tak. A no, no dobra, no Sancheza bym jeszcze. Bo też on był ten twoim wylosowanym w sumie, nie? Dokładnie. De Ligt za kogo? Za Szalobacha, za Badiashile czy za Colwilla? Za Colwilla. Proszę bardzo, i wbija tutaj potężny Holender. Martinelliego za Mudryka. Mudryka będziesz wywalał? Nie wierzę. Tak. No ciekawe. Dobrze. Jeszcze może bym chciał może tych wszystkich, których wywaliłem, na ławkę ich dać. Dobra, no to już... Mudryka, tego Colwilla. Okej, już to wszystko wymieniam tutaj. Mudryka i jeszcze... A no jeszcze najważniejsze. Chciałbym jeszcze mieć Milika jako kapitana. Okej, okay, dobrze, zaraz to zrobimy. Dokładnie. Czy coś jeszcze, jeżeli chodzi o skład, robisz tutaj, czy wszystko zostaje resztą? Nie, wszystko zostaje. Okej, okay, no to do role przypiszemy oczywiście. Rozumiem, chyba każdy tutaj z obecnych na odcinku się zgodzi, że jak najbardziej możemy to zrobić. No dobrze, panowie, w takim razie, mamy składy poustawiane. Zapraszam was oczywiście do pierwszego sezonu w League One. Tam powalczycie o awans do Champions League. No i mamy po pierwszym sezonie, po sezonie mówi się na niego rozgrzewkowy. Ale czy coś się wydarzyło ciekawego, przekonajmy się, panowie. Idziemy oczywiście tutaj do tabeli, idziemy też do szóstego miejsca, no bo nie ma innej opcji, żebyście byli niżej. Więc szóste miejsce jest Charlton Athletic, więc jesteście już w barażach na pewno. Piąte miejsce to Derby County, czwarte miejsce to Peterborough, jeżeli teraz was nie będzie, to awansowaliście. Bolton, okay. No i gratulacje, yes. Wychodzicie brawo. Z pierwszego, ale tutaj mocna przewaga Chelsea. No Manchester wow. United musi jakieś tam zmiany lekko porobić, podkręcić niektóre rzeczy. Dużo więc... bramek straconych, tak szczerze. Dużo bramek straconych, no to prawda. Więc zobaczmy jak to wygląda jeszcze w pucharach, bo w teorii na to jest szansa. Zobaczmy na puchar, który nazywa się FA Cup, was tutaj nie ma. I Carabao Cup, was tutaj nie ma. No dobrze, zobaczmy jak to wyglądało w takim razie w statystykach drużyn. O, czy ja, o Milik! Czy ja to widziałem dobrze? Czy ja widziałem dobrze, że Arek Milik okazał się tym, który tutaj najlepiej popisał się umiejętnościami strzeleckimi. Zobaczmy. No to jest Arkadiusz tutaj. Arkadiusz Milik, 29,5. Najlepszy zawodnik w zespole. Czy ktoś jest zaskoczony? Nie za bardzo. Matthias De Ligt rozegrał bardzo też spoko sezon, 40 meczów i jeszcze ściągnąłeś Martinelliego. Ojej. O. Oj, tutaj nie najlepiej. Nie najlepiej to się podziało. Tylko cztery bramki, tak jest. No nie najlepiej, coś do przemyślenia na pewno. No dobrze, jeżeli chodzi o Manchester United, zobaczmy na transfery oraz ich ogólne osiągnięcia. Chris Smalling, okej, sezon. Hojlund 24, więc też całkiem nieźle. Raz, Marcus został, może nie pokopał. Najlepiej, ale coś tam pokopał, dokładnie. Merino 34, ale ogólnie statystyki naprawdę fajne, no bo 8-7 okay. Może być. No ładnie. I Orente troszeczkę gorzej.
chyba się nie do końca załapał w ten sposób, co? 22 spotkania tylko, no średnio. Średnio, no dobrze. Panowie, no ale awansowaliście, jest dobrze, drugi sezon przed nami, więc zmierzajmy do transferów właśnie przed drugim sezonem. Przed drugim sezonem oczywiście zmiana, jeżeli chodzi o kolejność wybierania. Węgorz dla United zaczyna, proszę bardzo, słucham, 83 overall, przypominam, maksymalny, jaki teraz możecie tutaj doprowadzić? W takim razie zamiana na obronie, chciałbym powitać tutaj pana Rudigera. Ja go też chciałem. Przepraszam. Ja bym chciał zabrać najlepszego Portugalczyka na Euro, moim zdaniem, Rafael Leão. A, teraz ty mi zabrałeś. No, zgadzam się z tym stwierdzeniem. No to w takim razie ja zrobię ten sam ruch, co w zeszłym odcinku, czyli zamiana na bramce Wojciech Szczęsny. Militao. Sané, okej, okay, tak rozsądnie, jest. Bo prawy pomocnik, który... Prawy pomocnik. Będzie za na pewno w tej formacji... Spinera. Za fidget spinera, dokładnie. O, zapomniałem o nim zupełnie, że nie jeszcze gra w tym United. Nie, no to będzie... No. Ciekawie. Dobrze, Teusz, ostatni wybór przed drugim sezonem. Dybala. Bardzo ciekawy, bardzo ciekawy. No dobrze, panowie, widzimy się za chwilę. Manchester United został wzmocniony przed drugim sezonem zawodnikami następującymi: Rudiger, Szczęsny oraz Sané, więc słucham. Sané na prawą, oczywiście Wojtek Szczęsny na swoje miejsce, no to Rudiger za Lindelofa. Okej, okay, czy widzisz jakieś zmiany tutaj, czy jest okej? Okay? Właśnie zastanawiam się nad jedną. Czy nie wpuścić Martiala za Garnacho? Dobra, i zaryzykowałbym. Jeżeli będzie gorszy, to po prostu dostanie później zmiany. Okej, okay, ale zostajemy... Czyli zostaje tutaj, tak, Martial? Tak, zostaje tutaj. Mhm. Okej. Okay. Zapisujemy? Zapisujemy. Okej, okay, zmierzamy do Chelsea. A w Chelsea... Ta formacja będzie mnie zawsze zaskakiwać, jak będę na nią patrzył. No ale słucham, co tu robimy? Milika z Jacksonem bym wymienił. Milika z Jacksonem, dobra. Jacksona za Rafael Leão, Dybala za Gusto. Proszę. I Militao za... Uj, kogo tutaj wybrać? Szalobach, no, albo... Szalaboła. Szalobach, dobra, no to mamy to. Coś jeszcze tu zmieniasz, czy nie? Nie. Okej, okay, zapisujemy. No to panowie, czas na Championship, a potem miejmy nadzieję Premier League. Ale zobaczymy, bo były już przypadki, że się nie dostawali. Ale no nie w półfinale na pewno, nie? Witam serdecznie po drugim sezonie. Championship, już nie taka prosta liga, ale na ogół powinno się z niej wyjść. Zobaczmy w takim razie, czy dotrzecie w trzecim sezonie do Premier League. No a Premier League już jest punktowany. Tutaj jeszcze oczywiście nie. Zmierzamy do szóstego, no bo tam na pewno, wcześniej was na pewno nie ma. A na szóstym jest Hull City, więc dobry sygnał taki, że jesteście w pucharach. No ale 79 punktów tutaj już Hull City, znaczy nie w pucharach, tylko w barażach, ale Hull City 79 punktów, a miejscu piątym Chelsea! Ooooo. 87 Co? Punktów. Oj, katastrofa. No, ale to oznacza, że będziemy zaraz Koda. Patrzeć na baraże, ale jeszcze musimy zobaczyć, jak Manchester United sobie poradził. Miejsce czwarte, to jest Southampton, miejsce trzecie, to jest Leeds United, miejsce pierwsze Manchester United. O wiele lepszy sezon, ale to jeszcze nie koniec, bo Chelsea oczywiście gra w barażach, więc zobaczmy. Zobaczmy. Nie no, Teusz, proszę, musisz. Zobaczmy, jak mowę się stanie. Motywacyjną jakąś zrób. Zanim chyba dojdziemy do baraży, trzeba na puchary zobaczyć. Tu jest jeszcze FA Cup, co was tutaj nie było, i Carabao Cup, gdzie Manchester United przegrał z Arsenalem 2-3, a byłby to puchar jeszcze zanim weszliście tak naprawdę do Premier League. No ale dobrze. Szkoda. Nas jeszcze interesują baraże. Wygrana! Yes! Awansowa! Brawo! Ej, nie chcę nic mówić, ale Teusz, ty jesteś jedyną osobą, która zagrała w sezonie ligowym, która zagrała w barażach i nie wygrała wcześniej. Teraz masz dokładnie ten sam Najśmieszniejsze, że później zdobyłeś 120 punktów, więc jestem ciekawy, czy będzie to podobnie. Tutaj, jeżeli chodzi o półfinały, Southampton, to zostało zmiażdżone przez ciebie. A z Leeds troszeczkę się pomęczyłeś, ale się udało. Także w dwójkę awansujecie do Premier League i to tam będziecie... Aleluja. Aleluja, zaczynasz ten. No podziało się, panowie. No dobrze, że podkręcacie. Cieszę się, że podkręcacie tutaj. Jeżeli chodzi o wasze statystyki, waszych zawodników, to Chelsea zaczynam od tego. No i tak, Militao spisał się bardzo fajnie, bo widać, że tutaj jest. O, 27, 9, bardzo dobry transfer. Gorzej troszkę z Jacksonem i z Milikiem, bo mam wrażenie, że to, Milik słabo, ale nadal okej, okay, patrz na średnią oceny. Grał naprawdę dobrze dla drużyny. Gorzej z Jacksonem, który jakoś niespecjalnie sobie poradził. Matthias Daly też gorszy sezon zdecydowanie. Tylko 4 czyste konta na 38 spotkań. Dużo traconych bramek, dużo. Zdecydowanie moim zdaniem nawet za dużo bym powiedział. No dobrze, no a jak to wyglądało w Manchesterze United? W Manchesterze United mamy Højlund 17. Rozłożyło się troszeczkę. Rozłożyło się o wiele bardziej. Martial też coś postrzelał, 12-7. 14-16-6 dla... No, tak jak mówisz, rozłożyło się.
A czy jest tutaj gdzieś Garnacho? Czy on coś załapał minut? Bo go nie widzę. Nie aż tyle, ile pewnie można by się spodziewać. Czyli dobra zmiana to była. Czyli raczej ta, no w sumie wskoczyłeś na pierwsze miejsce, co by nie powiedzieć w Championship, nie? Co już prostą ligą nie jest. No dobrze, w takim razie, panowie, czas na prawdziwą zabawę, czyli zmierzamy do Premier League, a zanim to transfery z maksymalnie 88 overalla. No dobrze, czas na transfery, przed trzecim sezonem wchodzicie do Premier League, te już troszeczkę z problemami, ale finalnie wszystko dobrze się ułożyło. Jesteś gotowy na to, żeby dołączyło do ciebie trzech zawodników 88 overalla. Słucham, jaki będzie pierwszy? Marquinhos. Spodziewałem się tego. Kiedyś to słyszałem, znaczy gdzieś już mi to przemknęło w tutaj naszym odcinku, a oczywiście nie dla widzów. Marquinhos, no dobrze, Węgorz, jak odpowiesz? Bruno Fernandesem. U mnie będzie to Latskin z Realu Madryt, ociekającym dripem Jude Bellingham. Ja również osłabię ligę hiszpańską, inną drużynę z Madrytu i wezmę do siebie Griezmana. Ederson. On właśnie ma iść do El Nassr, co nie? I Szczęsny prawdopodobnie nie pójdzie do... No coś tam się posypało, jak widzicie ten odcinek, to już może być więcej info. Natomiast faktycznie teraz są zamieszania. Ja zakończę to Kimmichem. No dobrze, panowie, w takim razie widzimy się w waszych składach, kiedy ci zawodnicy już do was dołączą. Składy przed nami tutaj i słucham, jak Fernandes, Griezmann oraz Kimmich się wpasują do tego zespołu. Bruno Fernandes za Masona Mounta, Griezmann za... Kurczę, tutaj mam dylemat, bo Højlund strzela trochę, Rashford trochę mniej. Dobra, dajmy za Højlunda, zaufajmy, może jak będzie lepsza pomoc od Griezmana, to lepiej to pójdzie. Okej. No i Kimmich za Llorente. Zadowolony? Zadowolony, zapisujemy. No i zmierzamy do Chelsea. A jakie będą wybory tutaj w Chelsea? Marquinhos, Bellingham i Ederson. Bellingham za Gallaghera. Gallaghera, tak jest, dobra. Potem jeszcze Edersona za Sancheza. Marquinhos za środkowego obrońcę. Badiashile, tak. Dobra. Czy jesteś zadowolony, czy coś tu jeszcze zmieniasz? Mega zadowolony. Potężysz skład. No to w takim razie zapisujemy. Masz trochę ofensywny ten skład, mam takie wrażenie, ale no, bardzo dobrze. Bardzo ofensywny. Dobrze, w takim razie zmierzamy do, moi drodzy, Premier League. Natomiast jak już jesteście w Premier League, to trzeba też wybrać puchary. Węgorz, jako że byłeś wyżej, miałeś więcej punktów, masz pierwszeństwo wyboru, do jakiego pucharu trafiasz? Jest to konferencji, Liga Europy czy do Ligi Mistrzów? Zacząłbym skromnie od konferencji. A ja do Ligi Europy. Jako że Liga Europy, no to trzeba wylosować, za kogo trafisz do tej Ligi Europy. No bo wiadomo, że za Aston Villa trafia się w Lidze Konferencji, a za tutaj, za Liverpool, to jest dobre trafienie, bo potencjalnie wyeliminowany dobry zespół. Trzeci sezon za nami, ale pierwszy w Premier League, pierwszy na poważnie, bo przypominam, że od 10 miejsca tutaj patrzymy na punkty i mam nadzieję, że w pucharach też zaskoczyliście i zrobiliście dużą robotę. Lecimy oczywiście do tabeli, a w tabeli Bell na 17, więc idealnie, a my zmierzamy do 10 miejsca. Na 10 miejscu mamy West Ham, także panowie, gratulacje, jesteście w punktach. Dobrze, miejsce 9 to jest Crystal Palace, miejsce 8 to jest Aston Villa, miejsce 7 to jest Tottenham, także top 6, gratulacje Macie. Brawo, my. Miejsce 6 to jest Newcastle United. Miejsce 5 to Manchester City. No, to jest dobrze, bo to znaczy, że nie rywalizował o pierwsze miejsce. Jeszcze jest Liverpool gdzieś wyżej. Jeszcze jest Arsenal. Liverpool, miejsce 4 to jest Liverpool. Ale jeszcze teraz będzie działo miejsce 3. Arsenal, co oznacza, że i Manchester United, i Chelsea walczyli o pierwsze miejsce już w pierwszym sezonie Premier League. Jeden z nich za chwilę zgarnie 55 punktów za ligę, więc zobaczmy, kto to będzie. W pierwszym sezonie w Premier League wygrywa Manchester United! Brawo! 82 punkty! I to jest naprawdę fenomenalny start z jednej i z drugiej strony. Muszę powiedzieć, że będzie teraz ciekawie, ale oba zespoły udowodniły, że naprawdę potężnie grają w piłkę, więc to tylko dobrze świadczy o kolejnych rywalizacjach. No dobrze, 55 przypominam oraz 25 punktów za te wyniki. Natomiast przed nami jeszcze puchary. FA Cup. Chelsea wygrywa FA Cup! To jest 20 brawo. Punktów! No i robi się bardzo ciekawie. Bardzo ciekawie, wow. Bo jak jeszcze będzie tutaj w Carabao, no jak przystało na półfinał, moi drodzy, zdobywają naprawdę fenomenalne punkty. Zobaczmy jak w Carabao. Manchester United zgarniają wszystkie puchary, jakie się dało. A to jeszcze nie koniec, bo przed nami Liga Europy oraz Liga Konferencji. A tutaj w półfinale Manchester United wygrywa z Chelsea. Wow, naprawdę wow. Dobrze, zmierzamy w takim razie, pomijając Ligę Mistrzów, do pucharów europejskich. Arsenal wygrywa Ligę Europy, ale czyli ile? Chelsea,
4-0. Chelsea przegrało z Atalantą. Tak, w ćwierćfinale, więc tutaj punktów niestety nie będzie, ale być może będą punkty ze strony Ligi Konferencji. Oj! Fenerbahce! Fenerbahce! Okazało się lepsze. No, doszli tutaj do tego finału, ale na sam koniec mimo wszystko niestety się nie udało. Tragedia, nie? City wygrać, a przegrać z Fenerbahce. Dokładnie. Natomiast, panowie, to jeszcze nie koniec. Jeżeli chodzi o obecne punkty. Obecnie, jeżeli chodzi o punktację, Teusz 55 punktów, Węgorz 85 punktów, co oznacza, że 30 punktów jest między wami. Na razie jest sytuacja bardzo ciekawa. Natomiast... Ej, pytanie, a jak, co by było, jakbyśmy mieli remis po meczu? No prawdopodobnie zrobimy wtedy jeszcze jeden mecz, po prostu, nie? Czyli wiesz, no zagramy raz jeszcze, no bo wtedy nie możemy jeszcze sezonu jednego przesymulować. No tak, rozumiem. Więc jeżeli by się okazało, że... Tylko, że jeszcze jest czwarty sezon przed nami, uwierz mi tu się, jeszcze może zmienić. Zmieni się tutaj dużo. Jeszcze się zmieni. Zobaczymy, na kogo korzyść i tak dalej, natomiast zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o Chelsea, moi drodzy. Pierwsze 38 spotkań zagrał Dybala, strzelając 26 bramek, bardzo ładnie. Nie? Lao też naprawdę całkiem nieźle. Arek Milik ze wszystkich innych napastników 8-2, więc coś tam dorzucił. No Nicolas Jackson nie może się tym samym pochwalić. Natomiast Marquinhos coś tam zagrał, ale nie był to wybitny sezon. Mudryk jak wyskoczył. Zakładam, że za Lao. Za Martinelliego. Gdzie Martinelli? Tak. A Martinelli? Oj. Może no. Jakaś kontuzja czy coś. Być może, ale jakimś cudem jeszcze Osimena dostałeś tutaj. Tylko, że... Nie przebił się. No dobrze, zobaczmy, jak Manchester United wygląda. Manchester United w tym momencie. Bruno Fernandes, co za dobry sezon. Dobry transfer. Co za sezon. I znowu patrzę na te liczby i powiem ci szczerze. To nie wygląda jak mistrzostwo. Ale Bruno Fernandes zrobił robotę. Griezmann dorzucił coś. Brakło, no Højlund, 7 bramek tylko. Rudiger ma tyle samo bramek, co Rashford, a więcej bramek niż Garnacho na przykład, nie? Powiedzieć, że to jest zaskakujące, to nie powiedzieć nic tak naprawdę. Ale chyba obrona całkiem dobrze działała, bo dużo czystych kąt mają, więc szczęsny, dobrym wyborem. No dobrze, panowie, to już za nami, czas na transfery przed sezonem czwartym. Czwarty sezon, ostatni, Premier League. Węgorz zaczyna, także słucham, bez ograniczenia overallowego. Kto będzie pierwszym zawodnikiem, którego ściągasz? Chciałbym Van Dijka. Kylian Mbappé. Erling Haaland. Leo Messiego. Rodri. Mohamed Salah. Salah, proszę cię bardzo. Mamy to zapisane. Czas ich wrzucić do waszych składów. Manchester United. Ostateczna forma. Słucham cię bardzo serdecznie. Rashford na lewe skrzydło za Martiala. Tak, czyli jest. Rashford został i ta lojalność się mu opłaciła. Wychowanek. Tak. Pana Antoniego Martiala żegnamy, Haaland. Merino, Papa i wejdzie tam Rodri. A za Smolinga wejdzie oczywiście Van Dijk. I Van Dijka bardzo bym prosił o zmienienie miejsca tym razem z Rudigerem. Czy jesteś zadowolony? Przypominam, że jeżeli dojdzie do meczu, no to też będzie ważna ławka rezerwowa, więc radziłbym ją postawić. Pokaż mi proszę, kogo ja tam mam. Dajmy tego Merino na ławkę. Za? I Merino dałbym za Diallo, bo myślę, że Diallo i tak by nic nie pomógł. Kogo my tam jeszcze mamy takiego wartego uwagi? Tego Lorente dajmy. Lorente za Mainu. Dodatkowo Smalling. I Smallinga za Malasię. No i jeszcze Højlund. I Højlund za McTominaya. Zadowolony? Wszystko, tak jest. Zadowolony, zapisujemy i zmierzamy do Chelsea. No dobrze, Chelsea, 5 gwiazdek, tu już nie ma słabych zawodników. Mamy natomiast Mbappé, Messiego i Salaha. Słucham, jakie będą tutaj wybory. No na początku Salah za Madueke. Milik niech sobie troszeczkę na ławce posiedzi. Okej. I za niego wejdzie Mbappé. I jeszcze zrobimy tak, że Leao tak, zmieni miejsce z Martinellim. Okay. I Martinelli za Messiego. Messi za Martinelliego. Okej. Okay. Zadowolony? Albo zróbmy tak, żeby Messi jeszcze grał za... Dokładnie, tak, dziękuję. Proszę żeby cię bardzo. Pozycję z Dybali. Okej, okay. Czyli pierwsza jedenastka gotowa, tak? Tak. Okej, okay. Ławka rezerwowych, bo przypominam przed meczem... Martinelli, niech jest. Za tego Moreira. Może wybramy tego Jacksona, niech sobie też tam... Za Casadela. I to tyle. To tyle, tak? No dobrze, panowie, w takim razie zapisujemy. No i zanim oczywiście przejdziemy dalej, proszę o to, gdzie, do jakich pucharów zmierzacie. Wyżej był oczywiście Manchester United, więc Węgorz, gdzie zmierzasz? No to Liga Mistrzów. Idę do Ligi Europy. A, wiesz, tutaj są taktyczne zagrania, dobrze? W takim razie Liga Europy dla Teusza, a dla Węgorza oczywiście Liga Mistrzów. Losujmy. No dobrze, jeszcze zobaczmy oczywiście, kogo zastąpicie, także zaczynamy dla Manchester United. Zostaniesz na swoim miejscu, czy jednak zmienisz?
Arsenal. No tak, tak nijak. Bo jakby City wyeliminować, to jeszcze chociaż też to City nie mocne. Jest takie mocne. Dobrze, Arsenal oczywiście mamy, a jeżeli chodzi o Ligę Europy, to Teusz zastąpi... Jeszcze raz ten Liverpool. Jest Liverpool. No ładnie. No to jestem ciekawy, jak to wszystko wyjdzie. Czwarty sezon, ostatni. Czy dojdzie do meczu? Nie wiem, bo będziemy musieli wszystko oczywiście patrzeć na punkty, a tutaj zaczynamy. Ale jak było tak dobrze, panowie, w trzecim sezonie, no to w czwartym musi być jeszcze lepiej, prawda? Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję. West Ham na miejscu 10, na miejscu 9 Wolves, na miejscu 8 Everton, na miejscu 7 Liverpool, na miejscu 6 mamy Arsenal, czyli jesteście w top 5, na miejscu 5 Aston Villa, top 4, panowie, miejsce 4 to jest Manchester City, miejsce 3 to jest Chelsea! 15 punktów, no i jedynym teraz takim ratunkiem dużym byłoby, gdyby Węgorz zajął drugie miejsce. Zobaczmy. Pierwsze miejsce zajmuje Manchester United i to już jest raczej przesądzony tutaj pojedynek, no bo w tym momencie Węgorz zdobył dwa razy Mistrzostwo Anglii, no to jest fenomenalny wynik punktowy. Mówimy tutaj w tym momencie o 55 punktach za to, no ale to jest niemałe osiągnięcie, także gratulacje, ale tu jeszcze trzeba pozdobywać ewentualne punkty za FA Cup. I tu Manchester United, co tu się dzieje, jak on mocni. Został ułożony. Wow, naprawdę, bardzo ładnie. Carabao, Manchester City. No i zobaczmy w takim razie, jak liga się potoczyła, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, to Manchester City zdobywa, pomimo tego, że im w lidze za bardzo nie poszło, a Manchester United odpadł wcześniej z Realem Madryt w 1/8. No a Ligę Europy wygrywa Sevilla, Chelsea ja ze Slavią Praga. Nie, jakiego ty masz niefarta, Teusz, do takich klubów. No tutaj niestety, więc popatrzmy na punkty jeszcze bardzo szybko. Teusz finalnie 70 punktów zdobytych, a Węgorz bardzo ładnie poleciał, bo to jest 75 punktów za ten sezon. To w sumie jest 160 punktów. To o jest. Kurde. To jest naprawdę wynik. Jeżeli chodzi o ligę, chyba wyrównałeś. Rafciu może miał 5 punktów więcej, ale on zdobył też jeszcze Ligę Mistrzów. Oprócz pierwszego miejsca, Ligę Mistrzów i jeszcze chyba wysokie miejsce drugie w lidze. Więc no naprawdę coś fenomenalnego. Panowie, zobaczmy na koniec, jak to w statystykach wyglądało. Kto się sprawdził, kto się nie sprawdził, jeżeli chodzi o Chelsea. Bo tutaj było dużo roszad. Mbappe 20-11. No, dał sporo, ale czy mógł dać więcej? Pewnie tak. Leo Messi mało. 8-9. No, to nie ale był. Ale Bellingham. I Bellingham też powinien zdecydowanie lepiej sobie poradzić. Paulo Dybala dorzucił parę bramek. Leao, który był głównym motorem napędowym wcześniej, no nie zrobił wybitnych liczb. I to są te niestety różnice. Salah, zobaczcie na to. Słabiutki sezon. Niestety. Manchester United, zwycięski sezon. I tutaj na pewno zobaczymy lepszy niż 26-12 dla Griezmana. Haaland 21-5. Garnacz nawet dorzucił parę bramek. Ale na przykład taki Fernandes, którego... Znaczy nie Fernandes, tylko Rashford. Nie widzę go nawet. Gdzie on jest? Gdzie jest Rashford? Rashford chyba został sprzedany. A ja powiedziałem, że zostaje, bo jest wychowankiem. No i w ostatnim sezonie go sprzedaliście. Ale wyszło wam to na dobre, no bo wygraliście ligę. Panowie, półfinał dobiega końca. Meczu na koniec już nie będzie, no bo różnica punktowa jest za duża. Natomiast dziękuję wam bardzo za ten odcinek. Dziękuję wam za pierwszy półfinał. Teusz, gratulacje za dostanie się tutaj do top 4, ale to niestety jest koniec twojej przygody. Węgorz, gratulacje. To jest piękna droga do finału, a co się w finale wydarzy, to oczywiście zobaczymy, jak poznamy też drugiego twojego przeciwnika. Dziękuję, trzymajcie się na razie, widzowie. Dziękujemy za oglądanie. Oczywiście linki do panów są na dole w opisie i do usłyszenia kolejnym razem. Cześć. Siema. Pa.